bieszczady24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Tylko w 3 ostatnich latach z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Sanockiego Szpitala trafił specjalistyczny sprzęt ratujący zdrowie i życie mieszkańców nie tylko powiatu sanockiego za grubo ponad 1 000 000 zł. To m.in. aparaty USG, wyposażenie sali reanimacyjnej dla dzieci, mikroskop używany na bloku operacyjnym, system endoskopii sztywnej i giętkiej, a także nowoczesny aparat pozwalający na ekspresową diagnostykę w kierunku sepsy. To nieoceniona pomoc i milowy krok, jeśli chodzi o diagnostykę lżejszych i cięższych chorób. Ostatnie 3 lata to jest kwota 1 130 000, przy czym to nie jest jeszcze akurat pełna kwota, bo akurat nawet tutaj jeden aparat, który stoi w zakładzie mikrobiologii, to jest jeszcze nieprzekazana dokumentacja z WOŚP-u, więc fizycznie nie wiemy, jaka była cena końcowa tego aparatu. Jak się pójdzie na oddziały różne, to tych serc w Sanoku przybyło ostatnimi laty bardzo dużo. Ten sprzęt jest wartościowy. Oprócz tego, że dostajemy sprzęt, mamy też zagwarantowaną obsługę na kilka lat. Dlatego myślę, że warto wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tylko w ostatnim czasie udało się sztabowi działającym na terenie miasta Sanoka, który rejestruje corocznie Swasen Niżnik, udało się zebrać około 400 tysięcy złotych, a sprzęt, który żeśmy dostali z fundacji do szpitala, grubo przekracza 1 200 000. Także widzimy, jaka jest tutaj potężne wsparcie w sprzęcie dla naszych tutaj mieszkańców. Od wielu lat włączamy się dość aktywnie w organizację WOŚP-u. Od wielu lat też właśnie Urząd Gminy stanowi sztab. W tym roku nie będzie, w przyszłym roku w zasadzie nie będzie inaczej. Zakład Mikrobiologii Sanockiego Szpitala został wyposażony w nowoczesny aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej, wykorzystywany m.in. do diagnozowania niezwykle niebezpiecznej dla życia sepsy. Urządzenie w sposób diametralny skraca czas oczekiwania na wyniki kluczowych badań. To jest aparat do identyfikacji drobnoustrojów, jest to spektrometria masowa, jest to magnetowy Biotyper Sirius, który określa profile białek na podstawie czasu uderzenia lasera w próbkę. Koleżanka przygotowuje takie próbki, one są przygotowane na takich małych kartach. Wkłada się je do aparatu i aparat daje wynik. Bardzo szybka identyfikacja od momentu wykonania do momentu otrzymania wyniku identyfikacji drobnoustroju to jest nawet 10 minut. W klasycznej mikrobiologii identyfikacja trwa od 16 godzin do 18, do 24, a czasami dłużej. Jeżeli chodzi o zakład mikrobiologii, to my mamy jako jedyny akurat na dzień dzisiejszy taki zakład, takie laboratorium tutaj na całe Bieszczady. My gwarantujemy bezpieczeństwo akurat nie tylko naszemu powiatowi, ale i powiatom ościennym. WOŚP-owy sprzęt jest bardzo drogi. Szpital czy starostwo powiatowe nie mogłoby sobie pozwolić na samodzielny zakup poszczególnych urządzeń. Sprzęt, który tutaj do nas przyjeżdża, jest dostarczany z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest bardzo drogim sprzętem. Jako powiat sanocki nie moglibyśmy się w niego zaopatrzyć na szpital bez jakiejś pomocy zewnętrznej. Pewnie trzeba by było szukać jakiegoś dofinansowania i to dobrze, że tak powiem, z dobrym montażem finansowym. A na dzień dzisiejszy po prostu dostajemy to za darmo i to służy i to ratuje życie ludzkie. Za moimi plecami znajduje się kompletny zestaw do reanimacji, do podtrzymywania życia bardzo młodych ludzi, dzieci. To jest sprzęt służący właśnie do badania endoskopowego nosa, nosogardła, gardła, krtani, zatok przynosowych, w zależności od różnych końcówek, który poprzez taką mikrokamerę i mikrooptykę, która może być wprowadzona za pomocą takiego elastycznego przewodu, tak to wygląda, no właśnie do jamy nosowej, do gardła, do krtani i umożliwia taką ocenę endoskopową, czyli taką wizualizację w pewnym sensie jamy nosa, gardła, krtani, która normalnie w jakimś takim badaniu wzrokowym jest niedostępna lub jest trudno dostępna. No i dzięki temu właśnie możemy wykrywać różne schorzenia,
różne procesy patologiczne, które gdzieś tam zachodzą w nosie, w gardle, w krtani, w zatokach. Szczególnie mamy na uwadze procesy rozrostowe, procesy nowotworowe, które w ten sposób możemy wykryć, a które często przebiegają w sposób utajony, niewidoczny. To jest, można powiedzieć, niejako krok milowy, który znacznie poszerza te granice takiej naszej diagnostyki. Wszystkie łóżka dziecięce w naszym oddziale w 2017 roku zostały wymienione na nowe, plus dodatkowo szafki przyłóżkowe. Z ważnego sprzętu, który otrzymaliśmy niedawno, to przede wszystkim aparat ultrasonograficzny z możliwością wykonywania orientacyjnych badań echo serca u dzieci. Także dużo sprzętu w postaci kardiomonitorów, jak i pomp infuzyjnych w ostatnim czasie trafiło do naszej placówki, dzięki czemu tak naprawdę możemy nie wstydzić się i nieść pomoc dzieciom na odpowiednim poziomie. Jest to taki typowy aparat ultrasonograficzny, natomiast zapewniający możliwości także badania dopplerowskiego. Jest to podstawowe urządzenie diagnostyczne w dzisiejszych czasach, niezbędne do naszej pracy, niezbędne w opiece nad pacjentem i w diagnozowaniu rozlicznych chorób. Poprzednik też zresztą nomen omen pochodzący z darów, który teraz skończył 17 lat. Jeżeli Państwo chcą sobie wyobrazić, no to popatrzcie na jakieś 17-letnie samochody, a aktualnie to, co widzimy na naszych drogach. Także nie da się nawet powiedzieć, jak wielka jest przepaść, jeżeli chodzi o możliwości diagnostyczne, no i oczywiście o stopień skomplikowaności sprzętu i tym samym jakość badania. Kolejny, 33. już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia. Motywem przewodnim jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Tym razem zebrane środki wesprą onkologię i hematologię dziecięcą. Jeśli chodzi o SANOK, wiadomo już, że przy organizacji finału dojdzie do kilku zmian. W tym roku planujemy znowu zmiany, bo chcemy cały finał zlokalizować na dziedzińcu zamkowym. Pracujemy nad programem, zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Do tej pory zgłosiło się blisko 80 wolontariuszy, miejsc mamy 100, to też jest fajna rzecz, bo dopiero od 3 dni prowadzimy rekrutację, a już mamy takie wyniki. Głównie to jest młodzież, dzieci do 16 roku życia, także patrzymy z optymizmem i fajnie też, że ludzie zaczynają dostrzegać to, bo ten sprzęt dla naszego szpitala jest bardzo potrzebny, szczególnie, że jak wiemy, obecnie szpitale powiatowe mają duże problemy finansowe. To gdyby nie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to sprzętu by tutaj nie było. Myślę, że naród polski niejednokrotnie pokazał, że umiemy się jednoczyć w sytuacjach kryzysowych, nie tylko pomagając sobie, ale i sąsiadom. I myślę, że ten rok będzie kolejnym rokiem rekordowym, jeżeli chodzi o środki. Oczywiście globalnie na terenie całego powiatu, ale mam nadzieję, że mieszkańcy gminy wiejskiej też będą aktywnie włączali się w akcję. Bieszczady24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.